Cześć, witam Cię w trzecim już odcinku programu Turbopływak, do którego zapraszam najlepszych pływaków w Polsce. Uczestnik zmaga się z pięcioma konkurencjami, a także odpowiada na moje niełatwe pytania. Gościłem już poznaniaka, wrocławiankę, teraz czas na... Co ja miałem powiedzieć teraz? Witamy serdecznie. Witamy serdecznie w trzecim odcinku. Boring! A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy turbopływackie umiejętności Filipa Zaborowskiego, olimpijczyka z Rio, finalistę Mistrzostw Świata, a także największego w Polsce terminatora treningowego. Nie no, bez przesady, ale... Dzisiaj rozmowa będzie przebiegała zgodnie z długodystansową zasadą... Nie ma czasu do stracenia i... Trzeba robić... Czas to metraż po prostu. Tak jest, dokładnie. W wolnym czasie pływasz na kajcie. Powiedz, czy to jest takie zwykłe hobby i sposób na spędzenie wolnego czasu, czy planujesz może jakieś starty w zawodach? No na pewno, tak jak każdy sport, i kajt wymaga treningu i tego, aby no stale jednak pływać i trenować, dlatego no jeszcze nie jestem na tak zaawansowanym poziomie, żeby móc startować z najlepszymi, ale na pewno jest to bardzo fajny, aktywny wypoczynek. Niesamowita frajda i uczucie takiej wolności, kiedy sobie płyniesz po jeziorze czy po morzu, zależy gdzie jestem, i tak naprawdę nic wokoło ciebie nie ma, tylko woda i wiatr ciebie ciągnie, także jest to naprawdę... Polecam każdemu, żeby sobie spróbował i jestem pewien, że złapie bakcyla i będzie chciał dalej to kontynuować. Powiem szczerze, że myślałem nawet o starcie w jakichś zawodach, bo kitesurfing dzieli się na wiele dyscyplin, wiele zawodów. Są zawody freestyle'owe, gdzie oceniane są triki, wysokość skoków, ale są też zawody typu race, czyli ścigają się po prostu zawodnicy. Robią określone pętle i wygrywa oczywiście ten, który dopłynie pierwszy do mety. No i jest też właśnie, całkiem niedawno powstał taki odłam rejsu, czyli wyścigi na zwykłych deskach, takich, który ma praktycznie każdy, który pływa na kajcie. No i szczerze powiedziawszy, zobaczymy, jak to wszystko tam się ułoży wakacyjnie. Im większy wiatr, tym mniejszy kajt, więc ja na razie mam jeden latawiec. O 12-metrowy jest to latawiec, na którym mogę pływać przy słabym i średnim wietrze, także zobaczymy. No, na pewno będę chciał kiedyś wystartować. Z jakimi efektami? No to się okaże wkrótce może. No i pierwsza konkurencja, Filip Zaborowski, 50 zmiennym. Nie próbujcie tego w domu. Nie próbujcie tego w domu. Na miejsca, hop! Teraz zapowiadał, że finisz kraulem będzie piorunujący. Ależ przyfiniszował! 1:32.90. Chociaż tam... się bardziej niż na treningu. Ale wjechało na barki. Na masaż będę musiał dzisiaj iść. Ale tamtym grzbietem poszukiwałeś troszeczkę. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić ze sobą. Kurde, drugie pytanie, Filip. Kto ci wyjął puzzel? No, tatuażysta w wieku... ile? Już mam lat? 24, kurde. 6 lat temu. 6 lat temu tatuażysta wyjął mi puzzla. Nie ukrywam, że ten motyw bardzo mi się podobał i dalej mi się podoba.
I no co, będę musiał go trochę poprawić, bo już tak jak widać pływamy na odkrytym basenie, a promienie słoneczne to nie jest przyjaciel tatuażu. Więc no będzie po tych 6 latach wymagać małej renowacji. No i myślę, że jakieś kółka też się pojawią, ale... No właśnie chciałem cię spytać o te kółka, czy planujesz jeszcze jakieś inne tatuaże? Tak, na pewno pojawią się kółka. Najbardziej klasyczne, podobają mi się te klasyczne, czyli wewnątrz... Na bicku. Tak, wewnątrz. Uważam, że to jest najładniejsze miejsce. Trochę oklepane, ale nie liczy się, że tak powiem, kto jest mniej mainstreamowy, tylko po prostu to, że to coś ładnie wygląda. Jak jest dobre, to trzeba to robić. Tak jest. No dobra, także przechodzimy do trzeciej dobrej konkurencji. Trzeciej, co ja mówię? Drugiej. Przechodzimy do drugiej konkurencji, turbo konkurencji. Będzie grubo. Będzie grubo. Specjalnie do tego pożyczyłem szwedki od mojego kolegi Antoniego. Jak widać, różowa gumka. Antoni Kałużyński, sponsorem dzisiejszego odcinka. Na wstępie powiem, że nigdy nie udało mi się trafić okularkami w kolągierkę. Oczywiście to nie jest wytłumaczenie, ale tak na wstępie tylko mówię. No dobra, podejście pierwsze. Ale było blisko! Naprawdę. Naprawdę. 10 punktów jest. Tak. Niestety. Ale udało się. Dzięki Antek za różową gumkę. Prosiłem was ostatnio, żebyście zadawali swoje pytania do Filipa Zaborowskiego, dlatego przejdziemy teraz do wszystkich trzech, jakie zadaliście. Pierwsze pytanie. Pełna pula wjechała. Pełna pula wjeżdża. Także pierwsze pytanie jest od Kacpra. Filip, jakie jest twoje ulubione powiedzenie, cytat w języku angielskim? No, klasycznie. Może szybko tylko przytoczę historię tego. Kacper pokazał mi pewien filmik piłkarza polskiego, który miał wywiad w języku angielskim i tam powiedział pewne piękne zdanie, które zapadło mi dzisiaj, do dziś w pamięci. We will see what time we'll talk. Dziękuję. 25 propeller. Ale złapie czucie. Jutro. Na miejsca. Hop. I 21.58. No dobra, a drugie pytanie zadał Antoni. Antoni Kałużyński, mój roommate tutaj. Dlaczego wstajesz tak wcześnie? Dlaczego wstaję tak wcześnie? Myślę, że to złe pytanie. Raczej pytanie powinno być, czemu Antek wstaje tak późno? Bo no już prawie 3 tygodnie jesteśmy razem w pokoju i Antek jest codziennie przeze mnie budzony na różne sposoby. Czasem kładę mu poduszkę na głowie, czasem zabieram mu kołdrę. No i w 30% przypadkach spóźniamy się i wtedy trener Mirosław Gross mówi: czemu się spóźniliście? No ale jak dla Antka, ja wstaję za wcześnie, także... Fantastycznie, zapytamy zaraz Antkę, dlaczego wstaje no tak późno. Już dopływamy do niego. Tam jest. Antek, pomachaj do kamery. I pytanie jest do ciebie. Tak. Dlaczego wstajesz tak późno? Bo lubię spać, bo regeneracja to jest podstawowa część treningu. No i co tu dużo mówić, chyba najprostsza konkurencja. Puszczanie kółek pod wodą. To już? To już. Pytanie z tego, co pamiętam, jest od Bartka. Jakie jest najcięższe zadanie, jakie przepłynąłeś? No sporo tego było. Tak
wiadomo, że czasami jest bardzo ciężkie zadanie, ale jeżeli pływa się fajnie, to jakby w moim odczuciu nie jest ono jakoś szczególnie ciężkie, ale było jedno takie, w którym dobrze pływałem, jestem z niego bardzo zadowolony. Było to zadanie na 4 setkach ze skracającym się limitem i polegało ono na tym, że zaczynaliśmy od 5 minut i limit skracał się co 5 sekund i po prostu mieliśmy przepłynąć tych 4 setek jak najwięcej. Mi udało się przepłynąć tych 4 setek 10, czyli przedostatnią miałem start w 4:20, a ostatnią na 4:15. Także no, była to niezła orka. Chyba miałem wtedy 11 milimoli kwasu, także jak po 4 kilometrach, no to... że tak powiem, w slangu. No i to było jedno z takich cięższych zadań, bo jednak jak po 4 kilometrach prawie ciągłego pływania masz 11 moli kwasu, to naprawdę zostaje to na długo później w mięśniach. No, a jak na długo zostanie kwas po następnej konkurencji, to przekonajmy się. Za chwilę. No i dla ciebie, Filip, wymyśliłem 1500 delfinem. Nie no, żartuję. Konkurencja, którą dla ciebie przygotowałem, to 25 metrów motylkiem, czyli delfin z nogami do żaby. Dobra. No dobra. 25 metrów stylem motylkowym. Na miejsca. Hop! Ale szybkie to było. 16:69. Nie wiem, czy w latach 40. ubiegłego wieku pływali tak szybko. To nie 2024 igrzyska, gdzie będą? W Los Angeles? W Los Angeles, tak. 2024, LA, 25, nogi żaba, ręce delfin. Filip Zaborowski. Przyszły mistrz olimpijski na 25 metrów. I 400 kraulem też. No dobra, to było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję ci, Filip, bardzo serdecznie. Dzięki. Dajcie wielkie znać w komentarzach, jak wam się podobało. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Tak jest, piąta.